Antonio Banderas, Salma Hayek, czyli piękny awanturnik i piękna, dobrze ułożona, z dobrego domu. No właśnie, dziewczyna, która jest pół Meksykanką, a pół Libanką. I Hiszpan, prawdziwy Hiszpan, taki z ognistą, awanturniczą naturą, zaczynał karierę od tego, że był aktorem teatralnym i po każdym występie w teatrze policja go aresztowała. Dlaczego? Bo to były jeszcze czasy generała Franco, a on się uparł, żeby wystawiać Bertolda Brechta. Czyli ambitny, ale taki lewisujący i zupełnie wtedy nieakceptowany autor. To tata miał z nim sporo kłopotu, tym bardziej, że tata był policjantem. Tata był policjantem, musiał go wyciągać z aresztu, no ale dzięki to opłaciła się ta awanturnicza natura, ponieważ dzięki swoim występom teatralnym zwrócił uwagę samego Pedro Almodovara, który się wtedy zaczęło. Przygotowywał do wielkiej kariery filmowej. No i trafił najlepiej jak w Hiszpanii mógł. Stał się ulubionym aktorem Pedro Almodovara i on uczynił Almodovar z Banderasa aktora wielowymiarowego. A czy wciąż w nim płynie ta gorąca hiszpańska krew? Czy wciąż jeszcze zdarzają się awantury? Czy Antonio Banderas już się uspokoił? No trzeba by zapytać Melanie Griffith, która jest teraz jego żoną, drugą żoną. Ale trzeba pamiętać także, że kiedy Antonio Banderas był jeszcze mężem swojej pierwszej hiszpańskiej żony i kiedy o niego zabiegała Madonna, która zresztą w filmie Truth or Dare starała się poderwać bezskutecznie Banderasa, to był chyba jedyny facet na świecie, który jej się oparł, to on wtedy w wywiadach mówił, że tak naprawdę kobietą, którą by chciał spotkać, najfajniejszą i taką, którą darzy największą estymą, jest Melanie Griffith. No i doszło i do tak tego stało. Spotkania i skutecznie ją spotkał. Salma Hayek, piękna kobieta, znakomita aktorka, z bardzo ciekawego, bogatego domu. Mama jest Meksykanką, a i tata... śpiewaczką operową. Tak, a tata przyjechał z Libanu. Z Libanu po to, żeby założyć małą firmę, ale dzisiaj jest w zarządzie wielkiej naftowej firmy w Meksyku. Tam, jak wiadomo, w Zatoce Meksykańskiej wydobywa się bo tata ropę naftową. Tata jest nafciarzem. Nafciarzem, tak. Libańczykiem z pochodzenia, nafciarzem. A Salma była... Salma to po arabsku znaczy... szczęście. Aha. Więc ona była takim cudownym, wychuchanym dzieckiem, które miało piękne dzieciństwo, a debiutowała nie tak ambitnie jak Antonio Banderas w teatrze, tylko w soap operze, takiej operze mydlanej, telewizyjnej, która się nazywała Teresa. Meksyk, jak wiadomo, specjalizuje się w takich telenowelach. No i właśnie w takiej telenoweli Salma Hayek zadebiutowała tak skutecznie, że z kolei zwróciła na siebie uwagę. Potem kształciła się jeszcze aktorsko. No i wreszcie wylądowała w Hollywood. Przypomnijmy, że doszła nawet do nominacji do Oscara za rolę we Fridzie. O jej talentach różnych świadczy choćby to, że włada kilkoma językami, bo mówi po hiszpańsku, mówi po portugalsku, mówi po angielsku i włada też językiem arabskim. To za sprawą taty zapewne. No, za sprawą taty, bo jest półarabką. Tak. Zresztą Arabowie są bardzo z niej dumni i no, nie da się ukryć, że jej wyjątkowa uroda nosi pewne cechy urody arabskiej. To jej dodaje jeszcze takiego gazu, powiedziałbym. Salma Hayek, Antonio Banderas. Bardzo ciekawa para, bo jeśli chodzi o film, to para, która ma za sobą już wiele, wiele lat wspólnego życia. A no właśnie. Przypomnijmy Desperado na przykład. Tak. To jest film, w którym pojawili się oboje. I oto oni. Absolutnie położyli cały świat na łopatki. Oto oni w Warszawie, Salma Hayek i Antonio Banderas. Podjeżdża limuzyna. Mają swoich ochroniarzy. Antonio. Mnóstwo osób zgromadziło się tutaj na lodu. Są punktualnie. Ja chciałem powiedzieć, że teraz Antonio Banderas przygotowuje się do wielkiej roli swojego życia. Będzie grał Salvadora Dali w filmie, który dopiero powstaje. Wielkiego malarza, wielkiego artystę XX wieku hiszpańskiego. To są prawdziwe gwiazdy. Mają czas na to, żeby się zatrzymać, żeby dać fanom autografy. Okej. Trzeba powiedzieć, że świetnie pasują do siebie. Są, choć mają tak różne drogi kariery, to spotkali się w świetnym momencie swoich karier i w tej chwili są taką parą idealną, wymarzoną. You can't do everyone. You gotta keep moving. Thank you. Salma, por favor.
Salma! Salma! Uno foto, por favor. Salma, por favor, Salma. Salma. Salma, por favor. Can you say in Polish? We need to run in because we're live on air. Aquí, aquí. Can you say that? Salma, por favor. No, 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 przepraszamy, ale już nie możemy, nie możemy już czekać. Niestety idziemy. Salma, 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 Salma Hayek, Antonio Banderas weszli do naszego budynku. Już za chwilę windą wjadą na 9. piętro. Tam czeka Jola i za chwilę rozmowa w Dzień Dobry TVN. Pięknie wyglądała. Świetnie tak, wyglądała. No, ja jestem pod wrażeniem Salmy Hayek. Nie spodziewałem się, że na życie wygląda tak pięknie. Tak. Powiedziałbym, że jeszcze lepiej niż na ekranie. Jest drobniutka, filigranowa, tak należałoby o kobiecie powiedzieć, ale pełna wdzięku i pełna takiej bezpośredniej aury, która pozwala podejść do niej i porozmawiać. To prawda, ale ten, być może ten uśmiech sprawia, że nie czuje się dystansu, prawda? Jest śliczna, jest śliczna. Emanuje optymizmem, pozytywną energią. Antonio Banderas, zastanawiałem się, jak będą ubrani. Antonio Banderas na sportowo, biały t-shirt. A jak rano można być ubranym? No oczywiście normalnie, przecież prosto z hotelu do śniadaniowej telewizji. Antonio Banderas ma teraz fajny moment, ponieważ dzięki występowi w filmie Pedro Almodovara, znowu po latach, Skóra, w której żyje, to jest zresztą film, który mamy w tej chwili na ekranach, udało mu się połączyć swoje doświadczenia, te pierwsze z filmów Almodovara dawniejszych, z tymi późniejszymi z lat 90. w Stanach Zjednoczonych, kiedy stał się wziętym aktorem hollywoodzkim i udało mu się to połączyć w sposób tak zgrabny, że nie wyrzekając się żadnego ze swoich doświadczeń, no, ma w tej chwili taką, powiedziałbym, umiejętność łączenia artystycznego aktorstwa z komercyjnym. Sandra Hayek i Antonio Banderas wjeżdżają. Salma Hayek i Antonio Banderas wjeżdżają już na 9. piętro i za chwilę rozmowa. So would you like something to drink? Some water would be some nice. Water would be some water. Are we cooking, Antonio? Okay. So, I'm not cooking. Are you cooking? Can you connect? Can I get the microphone? Yes. Yes. Funny. Hi. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, tu? How do you say hi in Polish? Cześć. Cześć. Sei stanco? Cześć. No. Cześć. Cześć Salma. Cześć Salma? To no, you. But to you is, what's your name? Tina. Cześć Tina. And this is Yola, our Cześć host. Cześć Yola. Yola. Yolanda. Almost finished. Okay. Yola. Excuse me. Yolanda.